24 marca wspominamy błogosławioną Klotyldę Micheli, dziewicę. Klotylda urodziła się 11 września 1849 roku w mieście Imer w archidiecezji trydenckiej na północy Włoch, w pobożnej, ubogiej rodzinie. Była dzieckiem bardzo wrażliwym na potrzeby innych. Miała niespełna 18 lat, gdy dwukrotnie objawiła się jej Matka Boża i prosiła ją o założenie nowego zgromadzenia zakonnego. Prośbę Matki Bożej potraktowała bardzo poważnie, ale upłynęło wiele czasu, zanim je zrealizowała. Klotylda była ubogą, niewykształconą dziewczyną. Wkrótce po objawieniu wyjechała do Padwy, gdzie przez 9 lat pracowała jako pomoc domowa u pewnego kapłana. Przez następne 2 lata opiekowała się pewną arystokratką chorą umysłowo. Potem wyjechała do Niemiec, by spotkać się ze swoją rodziną, która wyjechała tam za chlebem. Przez następnych 7 lat w Niemczech pracowała jako pielęgniarka w szpitalu katolickim i opiekowała się chorą matką. Po śmierci rodziców w 1885 roku, gdy miała niespełna 30 lat, Klotylda wróciła w rodzinne strony, by spełnić polecenie Matki Bożej. Najpierw odbyła kilka pielgrzymek do znanych sanktuariów. Modliła się w intencji tego dzieła. Po 2 latach dotarła do Rzymu i tam wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia od Niepokalanego Poczęcia. Uzgodniła z władzami zgromadzenia możliwość wystąpienia w celu realizacji swojego planu. Tak też się stało. Po pokonaniu wielu jeszcze trudności, 28 czerwca 1891 roku wraz z 4 towarzyszkami założyła Zgromadzenie Sióstr od Aniołów. Miała wtedy 42 lata. Swoim siostrom mówiła: jak anioły będziecie wielbić Trójcę i będziecie na ziemi tak, jak one w niebie. Zadaniem sióstr było adorowanie Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i służenie ubogim i chorym. Klotylda przez następnych 20 lat służyła zgromadzeniu jako przełożona, dbała o jego rozwój duchowy i dobrą organizację. Zmarła 24 marca 1911 roku w Fajcino koło Beneventu. Została beatyfikowana 28 maja 2011 roku. Módlmy się. Panie nasz Boże, błogosławiona dziewica Klotylda wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.